Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Jałmużna nie jest i nie może być rzucaniem potrzebującemu tego, co nam zbywa, resztek z naszego stołu. Prawdziwa jałmużna to dostrzeganie w drugim człowieku Chrystusa, który znajduje się w potrzebie. Jałmużna nie może ograniczać się do pieniędzy. Oczywiście najłatwiej jest wyjąć z portfela jakiś grosz i rzucić biedakowi. Nie taki jałmużny chce nas nauczyć dziś Jezus. Jałmużną w chrześcijańskim rozumieniu jest każdy akt miłosierdzia wyświadczony drugiemu człowiekowi. Prawdziwa jałmużna to nakarmienie głodnego i napojenie spragnionego, ale to również okrycie nagiego, przyjęcie do domu podróżującego i pocieszanie strapionego, poświęcanie własnego czasu, aby odwiedzić więźniów i chorych. Jałmużna ma konkretny kształt. Jałmużna to nie litość, ale to coś więcej. Jej źródłem jest szczera miłość do Chrystusa, którego dostrzega się w każdym człowieku. Zawsze wiąże się z jakąś ofiarą, wyrzeczeniem. Nigdy nie przychodzi łatwo, ale zawsze daje więcej dobroczyńcy niż obdarowanemu. Kto kocha drugiego człowieka, doświadcza, że jest kochany miłością doskonałą samego Boga. Kiedy czynisz jałmużnę, pamiętaj, że jesteś ambasadorem dobroci Boga i Jego współpracownikiem w budowaniu lepszego, bardziej ludzkiego świata.